Cześć, dzisiaj mam dla Was haul zakupowy z miesiąca czerwca i tak jak mówiłam Wam w poprzednim haulu, ten będzie bardzo krótki. Tamten był ogromny, był 30-minutowy i nagrywałam go w połowie miesiąca. Już wiedziałam wtedy, że ten będzie bardzo krótki, ponieważ miałam wtedy jeszcze tylko dwa produkty kupione, ale ostatnio byłam na spotkaniu, dokupiłam jeszcze parę rzeczy i mam Wam co pokazać. I od czego zacznę, to są dwie szminki z Bourjois, są to te z serii Rouge Edition Velvet, którą uwielbiam i mam teraz 5 odcieni. Dokupiłam sobie dwa odcienie i mam tutaj 6 ping-pong. Jest to ten piękny różowy odcień wpadający w fiolet. Przepięknie wygląda na ustach, naprawdę cudowny. A drugi odcień kupiłam sobie już taki delikatniejszy, żeby używać na co dzień. Ja i tak kolory używam na co dzień, ale do mocniejszego oka, żeby używać tego produktu. Jest to 09 Happy Nude Year. Jest to właśnie taki jasny nudziak, nie taki do końca jasny, ale jaśniejszy niż to poprzednie. Wpadając delikatnie w koral, w brzoskwinie, w taki bardzo przyjemny. Następnie co, to odwiedziłam Maka razem właśnie z dziewczynami, a z Agnieszką i z Alą, które przyjechały do Warszawy na spotkanie, które właśnie, o którym Wam zaraz powiem. I byłyśmy w Maku i ja sobie wybrałam taką miniaturkę pigmentu, ponieważ chciałam Pink Pota Soft Ochre, ale niestety tego nie mieli. Chciałam też pigment Vanilla, też go nie mieli i wybrałam sobie Rose, którego właśnie, o którym marzyłam bardzo długo, ponieważ widziałam makijaż Jacqueline Hill już chyba rok temu, czy coś takiego, właśnie w którą główną rolę grał ten pigment i mi się bardzo spodobał i jest po prostu cudowny. Jeszcze go nie otwierałam, co prawda, on jeszcze sobie żył od kupna w mojej torebce, dopiero teraz go wyjąłam do tego, żeby Wam pokazać, ale na pewno zrobię jakiś makijaż, wypróbuję ten produkt i super, jestem bardzo zadowolona, bo kolor jest przepiękny. I mam tutaj jeszcze maskarę Baby Blue z Mystic Warsaw, którą kupiłam dzisiaj. Jest to firma, która jest dostępna tylko w Contigo i jest to limitowana edycja. Znaczy, wypuścili właśnie teraz na lato ten oto niebieski tusz. On nie wygląda tak, jak jest w opakowaniu, ponieważ on jest taki bardziej jeansowy. Taki jasny, błękitny, wpadający w szarość. Nie wiem, czy będziecie widzieć z tej odległości, ale jest to piękny odcień i ze względu na to, że on ma bardzo dużo białego pigmentu w sobie, to on jest bardzo mocno kryjący i bardzo mocno go widać na rzęsach. Ja przepadłam, musiałam sobie go kupić. Jest to naprawdę jeden z najlepszych niebieskich tuszy, jakie widziałam na rynku, ponieważ dużo tuszy jest takich, że mają tylko w sobie niebieski pigment i wtedy ten niebieski widać tylko pod światło. A tutaj właśnie jest mieszanka białego z niebieskim i wtedy te krycie jest super i widać po prostu gołym okiem, że kreska. Rzęsy są niebieskie, jest po prostu super. Ja będę go teraz często używała w lato, ponieważ lubię właśnie w makijażu, kiedy ta dolna linia właśnie jest kreska niebieska i jeszcze poprawione są rzęsy tusze. Moim zdaniem to przepięknie wygląda właśnie głównie na lato i będę tego produktu używała teraz. Następnie mam już właśnie te produkty ze spotkania, ponieważ byłam na spotkaniu z firmą Pronails oraz Caraya. Caraya jest to włoska firma, która jest podobno 6 lat na rynku polskim, ale nawet nie słyszałam ani jednego słowa, niestety, o nich, a naprawdę mają bardzo fajne produkty. Ja przepadłam nad ich różami, niestety nie dostałam w swojej torebce, tylko niektóre koleżanki dostały właśnie ten róż, ale na pewno go sobie sprawię i sprawię sobie kolorowe tusze, ponieważ Kasia z bloga Makeupownia użyła fioletowego tuszu i taki fiolet, takiego fioletu, którego szukałam, ponieważ jest to fiolet, jest delikatnie wpadający w różowy, taki bardzo ciepły, znaczy nie jakoś bardzo ciepły, ale w tą stronę ciepłą właśnie podchodzący, a wszystkie fiolety, jakie widziałam, są bardziej takie chłodne, bardziej wpadające w niebieskie tony i ten po prostu tusz też jest bardzo mocno napigmentowany i ja go pragnę, ja go potrzebuję w swoim życiu, szczególnie, że mi bardzo ładnie tęczówkę oka uwydatni, ponieważ mam zielone oczy i ten fioletowo-różowy odcień będzie super pasował i muszę właśnie zrobić zamówienie od nich. Ale tak, co dostałam na spotkaniu, to tak, pierwszy to jest lakier właśnie z Pronails. Jest to taki lakier, jeszcze nie miałam go na paznokcie, chciałam pomalować wczoraj, jak widzicie, nie miałam czasu, ale dzisiaj mam to zamiar zrobić wieczorem, jak już się spakuję, ponieważ wyjeżdżam jutro na urlop, na dwutygodniowy na Mazury, bo będę się smażyć na słońcu. I jest to taki właśnie odcień, bardzo podobny w sumie do tego tuszu, bo jest to właśnie taki niebieski, wpadający w szarość, tylko że jedyne, co jest fajne w nim, czego na pewno nie będziecie widzieć, może jak będzie taki rozmazany z daleka właśnie drobinki, jak jest rozmazany efekt, widać. Ma w sobie fioletowe, w sumie nie tyle drobinki, co tak opalizuje na fiolet i na taki elektryczny fiolet. Przepięknie wygląda. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na paznokciach. Jak mi się uda, to zrobię Wam właśnie zdjęcia na bloga i napiszę właśnie coś o nim. Ale niestety dzisiaj mi się połamał ten mały paluszek i
No, tutaj już mam takie długie paznokcie na tych, a tutaj paluszek mały mi się połamał. Paznokieć na małym paluszku mi się połamał i płakałam się w pracy. Znaczy nie płakałam fizycznie, ale emocjonalnie. I teraz pokażę Wam to, co dostałam z Ciwiną od Carella. Pierwszy produkt jest to Dini Primer z SPF 20. I z tego co patrzyłam, to nie dość, że to jest właśnie baza, to jeszcze to jest krem pielęgnujący, że nie musimy używać nic innego, tylko to właśnie pod makijaż. On nie jest w ogóle koloryzowany, ja myślałam, że on będzie z kolorem, że będzie delikatnie wyrównywał koloryt, tak jak właśnie te wszystkie BBCC, ale niestety nie, on jest przezroczysty. Ma w sumie kolor, jest taki delikatnie żółtawy, ale po rozprowadzeniu jest całkowicie przezroczysty. Nie wiem, czy będę tego produktu używała, ponieważ niestety zapach mi strasznie nie odpowiada, ponieważ jest to taki ciężki do opisania zapach, taki jak to powiedzieć, zaraz muszę powąchać, to może mi będzie łatwiej. Opakowanie bardzo fajnie wygląda i w ogóle jest to jedna z nowych kolekcji. Ja mam odcień 1. Jest to taki trochę różany, taki babciny zapach. Taki, co mi się kojarzy z jakimiś starszymi kosmetykami, takimi kiedyś co robili. I mi nie pasuje, naprawdę. Ja jak sprawdzałam te produkty, jak już wracałam w pociągu z tego spotkania, chciałam zobaczyć, jak to wypada, to jak posmarowałam sobie rękę w pociągu, to cały czas mi pachniało, cały czas mi leciał ten zapach i niestety mi się nie podoba i nie wiem, jak to będzie, jak będę miała go na twarzy, ale po prostu ta ręka bardzo długo pachniała i to dosyć intensywnie, więc nie wiem, czy będę go używała, może oddam mamusi. Drugie, co mam, jest to Lash Design, jest to maskara. I jest to maskara, zaraz zobaczymy, jaka to jest maskara. Nie ma informacji na opakowaniu, czy to jest pogrubienie, czy to jest wydłużenie. A oczywiście nie przeczytałam na ich stronie internetowej, co to jest. Może jest na opakowaniu. O, jest. Instant Lash Extension and Volume Sculpting, czyli ma natychmiastowo wydłużać rzęsy i pogrubiać. Bardzo ma ładne opakowanie, srebrne, z napisami, których pewnie nie będziecie widzieć z tej odległości. Na razie nie otwieram, nawet nie wiem, jaka jest szczoteczka, ale mam za dużo tuszy, znaczy pewnie przetestuję zaraz po tym moim. Teraz używam Max Factora, False Lash Effect, to pewnie będę chciała wypróbować zaraz po tamtym. Na razie jeszcze nie otwieram, żeby się nie terminował. I mam tutaj jeszcze Skin Perfection Beauty Cream i sobie przeczytam na opakowaniu, co ten produkt ma robić. I ten produkt zawiera pewnie jakiś ekstrakt z liści oliwki, jakiś kompleks, który ma pomóc nam zminimalizować pewnie jakieś, bo to jest napisane age spots, czyli pewnie jakieś zmarszczki mimiczne i zaczerwienienie, niedoskonałości. I zaraz zobaczymy, bo może ten produkt będzie miał jakieś krycie, może będzie delikatnie właśnie minimalizował, znaczy wyrównywał koloryt, o. Ten produkt w ogóle ma 8 ml, jest bardzo ładnym opakowaniem, bo wam nie pokazałam. Taki bardzo klasyczny, nie ma żadnych niepotrzebnych rzeczy na nim, ale ten produkt jest przezroczysty, ale taki fajny, wygładzający. Naprawdę miły i pewnie właśnie będzie ładnie wygładzał te zmarszczki, może pory, czy właśnie niedoskonałości, zrobi jakąś taką fajną, wygładzającą powłokę. I ten produkt już bardzo ładnie pachnie, już nie będę miała żadnych przeciwwskazań, żeby go używać, więc jestem zadowolona. Kolejny produkt jest to Crystal Gloss i odcień to jest 13. Jest to taki bardzo naturalny odcień, mniej więcej koloru moich ust. Troszeczkę jaśniejszy. Już sprawdzałam na ustach, jak wygląda. I tak, to co mi się podoba, to jest to, że ten produkt przychodzi z aplikatorem w pędzelku. Ja bardzo lubię błyszczyki w pędzelku, właśnie te na przykład z Bourjois mają. Co jeszcze? Jeszcze miałam jakieś w pędzelku. Bardzo lubię, wolę niż taki zwykły aplikator, ten gąbeczkowy. I ja bym nie powiedziała, że to jest błyszczyk, ponieważ bym powiedziała, że to jest płynna szminka, ponieważ jest bardzo, bardzo, bardzo mocno kryjąca. Fajnie wypada, jest mocno gęsta, troszeczkę się lepi, ale mi akurat to nie przeszkadza i sobie wypróbuję, jak to będzie wyglądało potem już przy dłuższym używaniu, ponieważ raz użyłam, tylko żeby zobaczyć, jak to wygląda. Przedwczoraj chyba nawet. Właśnie jak to się sprawdza. I mam już tylko dwa produkty. Mam tutaj Perfect Eyeliner w odcieniu 7 i jest to odcień szary. Bardzo ładny odcień. Właśnie czegoś mi takiego brakowało, bo nie mam żadnych szarych kredek. Z gąbeczką z tyłu zobaczymy, jak się sprawdzi. Czy będzie się długo utrzymywała i czy nie będzie się rozmazywała. I ostatni produkt to już jest takie niepotrzebne, raczej tego nie będę używała, ponieważ jest to kredka, którą używamy do frencha, czyli taka, którą sobie malujemy jakby tą kredką pod płytką, żeby była bielsza i żeby stworzyła nam naturalny jakby french. Miałam kiedyś taki produkt,
nie pamiętam z jakiejś firmy, chyba ze Stora, nie wiem, kupiłam za jakieś grosze, żeby wypróbować i nie sprawdziło mi się to. I ja nie lubię mieć niepomalowanych paznokci. Ja muszę mieć coś na paznokciach, odżywek nie lubię używać, bo nie są mi w sumie potrzebne, ale muszę mieć jakiś lakier pomalowany, bo inaczej mi się łamią, a używanie odżywki jakoś nie za bardzo mi pomaga, więc nie wiem, czy to przetestuję, może komuś po prostu oddam ten produkt, ale to by było to, co dostaliśmy. Ja na tym spotkaniu przetestowałam właśnie dużo, tak jak mówiłam, te maskary, róże są przepiękne, takie mozaikowe, i spodobało mi się zarówno odcień 1, jak i 2, bo jedynka była taka bardziej, czy nie pamiętam, który to który już, ale jeden był taki bardziej koralowo-brzoskwiniowy, drugi był taki właśnie już typowy, taki jasny róż, przepiękny do jasnych karnacji, super. I brązery były bardzo ładne, właśnie kredki też, bo zarówno do tych tuszy kolorowych były w zestawie jakby, że można sobie kupić w tym samym odcieniu kredkę, co mi się bardzo podoba, bo ja lubię właśnie kolorowe tusze, jak mówiłam, nosić na dolnych rzęsach i właśnie wtedy kredką przejechać, czy po linii wodnej, czy właśnie delikatnie przy linii rzęs. Więc sobie właśnie tą fioletową wersję na pewno sprawię. I to by było na tyle. Jeśli jesteście tych produktów ciekawi, to dajcie mi znać, to spróbuję pokazać je w jakimś filmiku jak najszybciej, czy napisać ich recenzję. No to będziecie musieli trochę pewnie poczekać, zamiast mnie. No ale to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!